Rok 2014 to rok Oskara Kolberga, folklorysty i etnografa, muzyka i kompozytora, badacza i dokumentalisty, wnikliwego obserwatora życia codziennego oraz autora monumentalnego i ponad 30-tomowego dzieła zatytułowanego Lód. Z okazji 200. rocznicy urodzin Oskara Kolberga za kilkanaście dni odbędą się w Wągrowcu dwa koncerty. 6 kwietnia w sali Kina Miejskiego Domu Kultury wystąpi zespół Macieja Fortuny z programem Kolberg Fortuny oraz Kwartet Pałucki z programem Zapomniane Pieśni Pałuk. Chciałbym zaprosić Państwa bardzo serdecznie na wyjątkowy koncert. Wystąpi przed Państwem zespół Macieja Fortuny, który na jazzowo wykona pieśni pochodzące z epokowego dzieła Oskara Kolberga pod tytułem Lód. Wyjątkowym gościem tego koncertu będzie ukraińska artystka Marina Terlecka, która będzie towarzyszyła zespołowi jazzowemu na instrumencie o wdzięcznej nazwie bandura. Pomiędzy występami muzyków chcielibyśmy zaprosić Państwa na otwarcie wyjątkowej, również wyjątkowej wystawy. Wystawa nazywa się Tam za dworem, za jeziorem. Jest to wystawa ilustracji wykonanych przez czołowych polskich ilustratorów, ilustracji do pieśni ludowych. Bardzo serdecznie zapraszamy. Będzie tutaj wisiało około 70 prac wielkoformatowych. W przerwie pomiędzy atrakcjami muzycznymi będzie można z bliska obejrzeć te prace i przeczytać też teksty oryginalnych pieśni ludowych. Tam za dworem, za jeziorem. Będzie można otrzymać również katalog tej wystawy, którego współwydawcą jest Miejski Dom Kultury w Wągrowcu. Zapraszam serdecznie. Podczas koncertów zaprezentowane zostaną dwa różne spojrzenia na zapisy Kolberga. W przypadku Kwartetu Pałuckiego repertuar będzie się opierał także o nieznane szerzej zbiory muzyki pałuckiej przechowywane w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu. Ja z kolei chciałem Państwa zaprosić na koncert Kwartetu Pałuckiego. Zespół ten jest znany w Wągrowcu. Graliśmy tutaj pierwszy raz w 2010 roku, a później dwa lata temu, kiedy promowaliśmy płytę Lilia. Tym razem będziemy grać materiał kolbergowski zebrany przez Kolberga w pobliskim Czeszewie oraz nieznane utwory zebrane w archiwach Muzeum Regionalnego w Wągrowcu. Gościem specjalnym naszego koncertu będzie Maria Pomianowska, światowa gwiazda world music, która zagra na Suce Biłgorajskiej i innych fidelach kolanowych. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy 6 kwietnia do sali Miejskiego Domu Kultury na godzinę 16. Sponsorem wszystkich koncertów w ramach programu Żywa Muzyka jest firma Dalkia. Nie inaczej jest w przypadku koncertów z okazji roku kolbergowskiego. Sponsorowi pięknie dziękujemy.